Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam, drodzy, wszystkich zebranych na dzisiejszym nabożeństwie ekumenicznym na cmentarzu ewangelickim w Kępnie. Ten cmentarz, który przez lata był zaniedbany, dzięki staraniom wielu osób jest porządkowany i dziś może być także miejscem znów naszej modlitwy, refleksji i do tego wspólnej, bo wszyscy jako chrześcijanie jesteśmy złączeni przez naszego Pana Chrystusa. Na dzisiejszym nabożeństwie pragnę serdecznie powitać księdza kanonika Krzysztofa Nawrockiego, proboszcza parafii w Kępnie, któremu z tego miejsca dziękuję za udział i za Słowo Boże, które do nas wygłosi. Witam serdecznie księdza Sławomira Nowaka, proboszcza parafii w Skalmierzycach. Witam serdecznie przedstawicieli i członków Stowarzyszenia Socjum Kępno, którym z tego miejsca dziękuję za wszelkie prace porządkowe na cmentarzu, a także za przygotowanie dzisiejszego nabożeństwa. Podziękowania składam wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób również przyczynili się do dzisiejszego nabożeństwa poprzez pomoc i udział w przygotowaniach. Wreszcie witam wszystkich przybyłych, których to nabożeństwo łączy, i jestem zaproszeniem do wspólnego przeżywania. Pragnę teraz oddać głos przedstawicielowi Socjum Kępno. Od 2 lat Stowarzyszenie Socjum Kępno i okolice porządkuje ten cmentarz, a także zapomniane ewangelickie cmentarze w Przybyszowie i Trzcinicy. W tym roku udało nam się postawić tu krzyż. Od 2 lat odkopujemy strącone przez wandali nagrobki i zatrzymujemy się, aby przeczytać wyryte na nich imiona. Tutaj spoczywa przeszłość Kępna. Burmistrz von Borke, któremu w tym roku wymieniliśmy dach, restauratorzy, żandarmi, zacne rody, takie jak Jakiel, którego grobowiec właśnie odnowiliśmy. Małe dzieci, które wypełniały kiedyś nasze miasto śmiechem. Tu spoczywają ci, którzy sprawili, że nasze miasto rozwijało się, tętniło życiem. Ci, którzy ci, którzy dawali życie przyszłym pokoleniom, pochylając się nad ich grobami, myśląc o nich, zapalając świeczkę, pokazujemy, że ich życie miało sens i wartość. Tym samym nadajemy znaczenie własnemu istnieniu. Zyskujemy też świadomość ciągłości z pokoleniami, które już odeszły. Co więcej, zbierając się tutaj, zyskujemy także poczucie wspólnoty. My, socjumowicze, wiemy coś o tym. Jesteśmy ludźmi w różnym wieku, różnych zawodów i wyznań, ale łączy nas to, że spotykamy się tutaj prawie co tydzień, by zrobić coś dla naszego miasta i okazać szacunek jego historii. Czerpiemy z tego ogromną radość i satysfakcję. Serdecznie dziękuję Urzędowi Miasta i Gminy Kępno za współfinansowanie tego nabożeństwa i wszystkim naszym darczyńcom, dzieciom i młodzieży z kępińskich szkół, kwiaciarzom i wielu innym, którzy pomogli przygotować tę uroczystość. Dzięki wam ten cmentarz staje się piękniejszy. Państwo również możecie pomóc. Można dzisiaj wrzucić do puszki przy wejściu na cmentarz datek, który pozwoli nam na dalsze prace na tym cmentarzu.
Zachowajmy pamięć o zmarłych. Uratujmy choć cząstkę tych nieznanych światów, które swoim życiem tworzył każdy z nich. Dzięki temu i nasze życie staje się bogatsze. Dziękuję. Słuchajmy się słowo Starego Testamentu. Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. I gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już wiedzy. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie, a wy, podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a wchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi. O godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, czcigodny księże pastorze, księdze Sławomirze, bracia ewangelicy i nasi bracia i siostry w Chrystusie, na tym świętym miejscu, jak wspomniał ksiądz pastor, by przez lata czy dziesiątki lat zaniedbanym, gdzie weszło jakby śmierć, a w te dni ono odżywa. Wraca by do życia cmentarz, bo pojawili się ludzie, którzy chcą mu przywrócić, aby życie, czyli piękno i porządek. Piękno, o którym mówił psalm, który czytał ksiądz pastor, gdzie Bóg wskrzesił, stworzył nas w przedziwny, tajemniczy i przepiękny sposób, gdzie obdarzył nas życiem, a życiem jest On sam, Jezus Chrystus, drogą, prawdą i życiem. To życie dał nam przez rodziców, a potem przez Chrzest Święty obdarzył nas niezwykłą łaską godności dzieci Bożych. I zaprasza nas, abyśmy wzrastając w latach, wzrastali w mądrości i w łasce, w poznaniu Boga, w ukochaniu i w naśladowaniu Jego dobroci, Jego miłości, Jego szacunku dla człowieka, ale i szacunku dla świata, który jest jakby domem i terenem naszego życia, darem Boga, Ojca, dla Jego umiłowanych dzieci. I całe nasze życie jest pielgrzymowaniem przez ziemię do nieba, przez doczesność do wieczności. I w wieczność wejdziemy, chcemy czy nie, tylko jaka ona będzie. Bo wieczność to jest czas bez końca. Tam właśnie nie ma czasu. Czy będzie to wieczność błogosławiona, gdzie Pan przygotował nam miejsce? Czy będzie to wieczność przeklęta, gdzie sami sobie miejsce wybieramy? Bóg, który swojej dobroci obdarzył nas rozumem, tą władzą poznawania prawdy i wolną wolą, zdolną do wybierania, zdolną do miłości i do nienawiści,
Ale właśnie, mamy prawdę poznać, aby wybrać dobro. I oddając się miłości, którą Bóg rozlewa w serca naszych przez Ducha Świętego, byśmy szli tą drogą, jaką On nam przygotował. Wcześniej czy później to pielgrzymowanie na ziemi się skończy i staniemy na Bożym sądzie. Ewangelia dzisiejsza, którą usłyszeliśmy, wzywa nas do czuwania, do oczekiwania czynnego na przyjście Pana, bo Bóg jest naszym Panem, Ojcem, Nauczycielem i Mistrzem. W miłosierdziu swoim mówi nam, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Mamy być gotowi w każdym czasie. Czy może to być dziecko, nawet nieletnie? Czy może to być dorastająca dziewczyna czy kawaler? Ludzie w pełni sił, z wielkimi planami na przyszłość? Czy ludzie posunięci w latach? Nieważne. Ważne jest to, aby każdy z nas w każdym czasie był gotowy na spotkanie tego, który przychodzi. Abyśmy czuwając w sposób czujny, czynny, nie lekceważyli czasu, który daje nam Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej dobroci. Abyśmy czuwając, modląc się, pracując, odpoczywając, dostrzegając potrzeby drugiego człowieka, umieli na wzór Chrystusa służyć we wierze i w miłości Bogu i ludziom. Mamy czuwać, aby wtedy, gdy Pan przyjdzie, powrócimy z uczty weselnej i zapuka za kołacze, abyśmy zaraz Mu otworzyli. I mówi Jezus, szczęśliwi są owi słudzy, których Pan zastanie czuwający wtedy, gdy nadejdzie. Ale ten moment jest nieznany. Dlatego zawsze, każdego roku, każdego miesiąca, każdej chwili, każdego dnia i chwili mamy należeć do tych, którzy czuwają. Bo myślą, bo kochają tego, który przychodzi i kochają siebie. I dlatego chcą swojego dobra i swojego szczęścia. I do tego dążą. O różnej godzinie tej straży drugiej czy trzeciej Pan może przyjść. Szczęśliwi, gdy zastanie ich czuwających. We wrześniu tego roku Kościół ogłosił błogosławioną 19-letnią dziewczynę, która przez 2 lata straszliwie cierpiała. Była wymodloną przez ojca. Była wspaniałą dziewczyną. I ładną, i wysportowaną, i otwartą na ludzi, i dbającą o swój wygląd. Ale najważniejsze było być, żyć w przyjaźni z Jezusem. Umiłowanie Jezusa. Nie jakimś słowem, ale całą postawą życia. I gdy się okazało, że jest bardzo chora i nie ma ratunku, raz powiedziała: Jezu, dlaczego? I to się więcej nie powtórzyło. Powtórzyło się wiele razy. Jezu, jeśli Ty tego chcesz, ja też tego chcę. Bo umiłowała Jezusa ponad wszystko i w swoim młodym wieku, w swojej przepięknej radości, w swoim uśmiechu, w swoim zjednoczeniu umiała powiedzieć wtedy, gdy okazała się ta choroba, że przyszła ona we właściwym czasie, bo zaczęła się trochę gubić, jakby za wiele chciała zrobić, a za mało
by wtedy pamiętało o Jezusie. Ofiarowała mu swoje cierpienie. To było jej czuwanie na przyjście Chrystus. Przyszedł swoim cierpieniem we właściwym czasie, bym się nie zagubiła. I swoje cierpienie straszliwe ofiarowała Jezusowi. Jak wcześniej nieraz swoje drobne pieniądze ofiarowała komuś, kto pracował w Afryce, aby pomóc tamtym dzieciom. I stała się człowiekiem niezwykłym. Gdy przebywała w szpitalu, gdy biskup z okazji Bożego Narodzenia odwiedził chorych w szpitalu, powiada: dziewczyno, ty masz niezwykłe światło w swoich oczach. Jak ty to robisz? Staram się kochać Jezusa. To była jej tajemnica. A gdy widziała, że jej życie się kończy, młode życie 19-latki, była taka szczęśliwa, że idzie do Jezusa. Powiedziała, jakie pieśni mają być na pogrzebie, jakie czytania Pisma Świętego, jak ją ubrać do trumny, białą sukienkę, bo idzie na zaślubiny. A po tym czuwaniu, tym cierpieniu, które ofiarowała Jezusowi, w ostatniej chwili: Jezu, przyjdź. I mówi do rodziców, do matki: bądź szczęśliwa, bo ja jestem szczęśliwa. I za parę chwil ta czuwająca służebnica Chrystusowa ujrzała go twarzą w twarz. Było to zaledwie 20 lat temu. A we wrześniu tego roku Kościół ogłosił, że ta młoda dziewczyna to był człowiek święty, błogosławiona, bo żyła w przyjaźni z Jezusem, w jednoczeniu z Jezusem i w ogromnej życzliwości dla drugiego człowieka. A ciągle uśmiechnięta, nie tylko przy ludziach, gdy była sama, gdy była z cierpieniem, radość zjednoczenia z Jezusem. Umiłowani, Pan Jezus mówi, to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. I wy też. Bądźcie gotowi. Po godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Bądźmy gotowi. Jak gotowa była ta Klara Bodano, 19-latka, ale właśnie dlatego, że poznawała Jezusa, że Go miłowała i naśladowała, służąc Bogu, służąc drugiemu człowiekowi. Żyjąc pełnią swojej młodości, radości życia, ale w zjednoczeniu z Jezusem, jako dobry, czuwający sługa Pana. A nawet może nie tyle sługa, co serdeczny przyjaciel. Obyśmy my w tym dniu wszystkich świętych, a jednak zebrani na miejscu cmentarnym, umieli też wierzyć, kochać, by zasłużyć na tę chwałę żywota wiecznego. Amen.
Nasze dzisiejsze nabożeństwo to nie tylko pieśń, modlitwa i rozważanie, ale także uroczystość poświęcenia krzyża, który dosłownie przed kilkoma dniami został postawiony na naszym cmentarzu. Teraz do tej uroczystości zapraszamy. Umiłowani, mamy poświęcić krzyż, znak naszej wiary i zbawienia. Krzyż, który kiedyś był szubienicą i znakiem najbardziej haniebnej śmierci. Ale przez miłość Boga, przez dar Jezusa Chrystusa, ten znak staje się znakiem zbawienia, znakiem ofiary, poświęcenia, bohaterstwa. Bo przecież Jezus świadomie składa siebie w ofierze dla naszego zbawienia, bo nas umiłował. I ci, którzy miłują, są gotowi do ofiary. Czy to będzie matka w stosunku do dziecka, czy ojciec, czy to będą jacyś bohaterowie narodowi, którzy oddali swoje życie, albo cierpieli, walczyli, otrzymali krzyż, zasługi, męstwa, wirtuty militari czy innych. Skąd to się wzięło? Właśnie, z krzyża Jezusa Chrystusa. Tego krzyża ofiary, miłości miłosiernej i poświęcenia dla tych, których umiłował. Gdy świat współczesny zapomina, ile krzyżowi zawdzięcza, trzeba, abyśmy nie wstydzili się krzyża, byśmy mieli odwagę mieć go w domu, wyraźny znak naszej wiary, byśmy go szanowali poza domem, nie jako jakąś ozdobę, ale znak wiary, znak miłości, znak i wezwanie do służby drugiemu człowiekowi, tej miłości ofiarnej. Krzyż, dwie skrzyżowane belki, ale ta pionowa ukazuje nam kierunek drogi, drogę ziemi do nieba. I pozioma belka, jakby wyciągnięte ramiona Chrystusa, który woła: przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, umęczeni, podeptani przez ludzi i świat. Przyjdźcie do mnie, ja was pokrzepię, ja was umocnię. Wyciągnięte ramiona krzyża to wyciągnięte ramiona Jezusa Chrystusa, które będąc Bogiem, stał się człowiekiem. Jak powiedział, nie przyszedł po to, żebyśmy Mu służyli, ale żeby On służy nam i daje się i uczy nas tej wzajemnej miłości, szacunku, poświęcenia aż do ofiary. Szanujmy krzyż, kochajmy krzyż. Niech to będzie dla nas najdroższy i najświętszy znak, bo to jest klucz do nieba. Bo to jest miecz, który mamy się bronić przed złym duchem. Bo to jest znak prawdziwej miłości i poświęcenia. Niech ten krzyż tu dziś poświęcony i wszystkie nasze krzyże przypomną nam, że Bóg jest miłością. On pierwszy umiłował nas i nas również zaprasza, byśmy chodzili Jego śladami. Apostoł Paweł powiada, aby wszystko było poświęcone przez modlitwę i Słowo Boże. Dlatego posłuszni temu zaleceniu chcemy poświęcić ten oto krzyż Słowem Bożym i modlitwą. Tak mówi apostoł pański Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną,
Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. A w drugim liście do Koryntian tak mówi apostoł: miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który też pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Módlmy się. Poświęć ten krzyż dla chwały swojej. Niech dla nas będzie on zawsze znakiem Twej nieskończonej miłości do człowieka i drogowskazem ku zbawieniu. Niech będzie zachętą do naśladowania, upokojowi dla wielu, przez tego, który na nim cierpiał i umarł, i przez to pojednał nas z Ojcem naszym w niebie. Ciebie prosimy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą, Ojcze, i z Duchem Świętym żyje i króluje jako prawdziwy Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Po tak usilnym wezwaniu Trójjedynego Boga ufamy, że Bóg udzieli nam tego, o co Go prosiliśmy. I do Ciebie, Panie, wołamy: Ty sam poświęć ten krzyż i uczyń go znakiem swoim. I przyznaj się do naszych słów i pobłogosław je, kiedy tak do Ciebie mówimy: poświęć ten krzyż na swoją chwałę. W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc marł za nasze grzechy. Po pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, którym Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Chrystus powiedział: gdzie dwóch lub trzech w imię moje gromadzi się, tam i ja jestem. Ufnij w to, że Chrystus jest pośród nas. Uroczystość wszystkich świętych. Prośmy Boga, aby każdy z nas
starał się być świętym. Abyśmy się uczyli miłować, kochać, przebaczać. Abyśmy trwali na modlitwie każdego dnia. Ciebie prosimy. W każdej rodzinie ktoś odszedł od Pana. Módlmy się więc teraz za naszych bliskich zmarłych z rodzin. Aby zmarli nasi mogli oglądać Boga twarzą w twarz. Aby mogli dla nas wypraszać potrzebne łaski. Módlmy się za naszych bliskich o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za ten czas i to miejsce. Za to, że stoimy na Twojej ziemi, z której i nas uczyniłeś i do której za Twoim nakazem zostaniemy złożeni. Panie nasz i Boże, dziękujemy za Twojego Syna Chrystusa i Jego śmierć, która dla nas wierzących jest zwycięstwem i tym przejściem do nowego życia. Dziękujemy Tobie za naszych bliskich, których pożegnaliśmy, za wszystko, co dla nas przez ich ręce uczyniłeś i za miłość, którą znajdowaliśmy w nich. Prosimy i nas ustrzeż od złego, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Daj nam siłę i moc wiary. Daj nam żar Twej miłości, Panie. Połącz nas w społeczność Twoją, abyśmy mogli oglądać Ciebie w Twoim Królestwie. Tobie się powierzamy, Panie nasz i Boże. Amen. Boże, Stworzycielu świata i człowieka, miłośniku człowieka, gdy człowiek wbrew Ciebie odszedł, zbuntował się, nie odrzuciłeś go, ale nadal go kochasz jak najlepszy ojciec. Mało tego, posłałeś swojego Syna, aby stał się naszym bratem, naszym nauczycielem troskliwym i mistrzem, który uczy nas życia pięknego w tym świecie, tak często zbuntowanym przeciwko Bogu i przeciwko wartościom. Ciągle jesteś Emanuelem, Bogiem z nami. Dajesz siebie w Słowie, w Eucharystii. Przychodzisz do nas także w drugim człowieku, tym, który jest w potrzebie, aby dać nam szansę na sukces, byśmy przez dobre czyny spełniane z miłości do Ciebie, Panie, wobec człowieka potrzebującego, zdobywali zasługi na niebo. Dziękujemy więc za Twoją dobroć niepojętą, niezgłębioną i niewyczerpaną. Prosimy o miłosierdzie dla nas i dla tych wszystkich, którzy odeszli już do wieczności. Zawierzamy Ci, Panie, naszych bliskich. Zawierzamy tych wszystkich, których spotkaliśmy choć raz w życiu. Może mogliśmy się od niejednego nauczyć czegoś dobrego. Może i my sami byliśmy zgorszeniem dla innego. Przebacz nam nasze grzechy i odnów nasze wnętrze. Zawierzamy Ci, Panie, wszystkich zmarłych. Ci, którzy odeszli spokojnie, powiedzieć w domu, w szpitalu, ale i tych wszystkich, którzy zginęli w przeróżnych katastrofach, czy pod Smoleńskiem, czy pod Berlinem, czy w drodze do pracy, we wszystkich innych. To też jest przypomnienie, abyśmy byli sługami czuwającymi i gotowymi na spotkanie z Tobą w każdej chwili.
Boże, bogaty w miłosierdzie, okaż swoją miłość miłosierną wszystkim zmarłym, wszystkim duszom w czystu cierpiącym. Przebacz ich grzechy, przewinienia, zaniedbania. W miłosierdziu swoim niewyczerpanym obdarz ich Twoim miłosierdziem i otwórz im bramy nieba. Otwórz im swoje ojcowskie ramiona, jak Twój Syn otworzył swoje ramiona na krzyżu, aby wszystkich przygarnąć do swojego serca i zaprowadzić do Ciebie, do Twojego domu, tam, gdzie przygotowałeś dla nas miejsce. Jezu, ufamy Tobie, Ojcze bogaty w miłosierdzie, Tobie zawierzamy naszych zmarłych i siebie samych, aby nasze życie było też uwielbieniem i chwałą dla Ciebie i zbawieniem dla nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlmy się wspólnie do naszego Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zaśpiewamy teraz również wspólnie pieśń pod tytułem Pod Twą obronę. Nasze nabożeństwo dobiega już końca. Jeszcze raz z tego miejsca serdecznie dziękuję duchownym za wspólne odprawienie. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali to nabożeństwo i wzięli w nim udział. Teraz rozejdziemy się, drodzy, do naszych domów, do naszych rodzin, ponieważ wiemy, że to nie jest jeszcze nasze miejsce. Naszym zadaniem jest wracać do życia, do naszych spraw.
wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Apostoł Paweł powiedział kiedyś: dla mnie śmierć jest zyskiem, ale ze względu na was chcę jeszcze pozostać przy życiu. Oby ten dzień również nas natchnął do miłości, do poszanowania siebie i do koncentracji na tym, co nas łączy. Kiedyś słyszałem takie słowa człowieka, który powiedział: wszystkich łączy tylko śmierć, to jedno jest pewne. Ale sądzę, że warto szukać tego, co nas naprawdę łączy, tego, co pozytywne, tego, co dobre. I na pewno wiele tego znaleźć możemy w sobie i w bliskich. Niech Bóg nas w tym błogosławi. Dziękuję za zaproszenie, za to, że mogliśmy razem tu się modlić i uczestniczyć we wspólnocie. Bo wszyscy idziemy przez tą samą drogę, przez ziemię, do nieba. A tym lepiej, im będzie ona bardziej głęboka we wierze i podparta będzie czynami miłości. I na to wszystko, na to właśnie nowe pielgrzymowanie, dalsze pielgrzymowanie, jutro lepsze niż dziś, przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Mijają dni, ludzie natury. Wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Dziewczyny ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z nich. Zapasz ścieżkę za tych, którym zagrał los. Zapasz światło w oknie. Zapasz ścieżkę za tych, którym zagrał los. Światło w oknie. Tych, który zabrał.